Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Poniedziałek, 2 listopada, kolejna pobudka z krypto ekipą. Słuchajcie, nie było mnie od czwartku, dlatego że byłem chory. Właściwie to jeszcze gdzieś tam coś tam mnie delikatnie bierze, ale powoli wracam do formy. Także czwartek, piątek nie było pobudki. Bardzo się za Wami stęskniłem. Przypominam, że na bieżąco o tym, co dzieje się w internecie, o tym, co dzieje się na rynku kryptowalut, rozmawiamy sobie właśnie na naszej grupie Edukacja. Lecimy z naszymi tematami. Już dzielę się z Wami pulpitem i pokazuję, co dzisiaj udało się przygotować. Dzisiaj bez gości, dlatego że bardzo dużo miałem rzeczy do zrobienia, jeżeli chodzi o moje prywatne rzeczy. Pierwsza rzecz, do której Was zapraszam, to na Be In Crypto ukazał się wywiad ze mną, a więc taka rozmowa na temat tego, czym zajmuje się kryptoekipa, jakie błędy popełniłem w przeszłości, co w ogóle się wydarzy na rynku, moje zdanie na temat rynku kryptowalut. Także zachęcam Was serdecznie tutaj do przeczytania tego wywiadu i do zapoznania się z tym materiałem. Mam nadzieję, że będzie on dla Was interesujący. Słuchajcie, to co dzisiaj przed nami, to dzisiaj o godzinie 19 mamy Zooma z osobą związaną z projektem GamerHash, z polskim projektem. Jeżeli nie znasz tego projektu jeszcze, to przypominam, że link jest na moim kanale. Także 19.00, link będzie podany oczywiście na grupie głównej, na grupie Edukacja. Jeżeli jesteście zainteresowani projektem GamerHash, warto wpaść na tego Zooma, zadać pytanie, porozmawiać właśnie z osobą związaną z tym projektem. Na pewno będzie ciekawie, na pewno będzie wiele ciekawych informacji. Także godzina 19, linki na naszych grupach. Lecimy sobie dalej, słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy sobie przede wszystkim o tym, co dzieje się w naszych projektach, dlatego że dzieje się naprawdę dużo, ale zanim o tym rzućmy sobie szybko okiem na ceny kryptowalut, przynajmniej na te główne. Bitcoin 13391, a więc mamy 2% spadek, jeżeli chodzi o ostatnie 24 godziny i Ethereum jest na poziomie $381. Przenieśmy się na chwilę na coin360.com, zobaczmy jak to tutaj wygląda. Myślę, że warto sobie sprawdzić standardowo w nowym miesiącu, jak to mówią, nowy miesiąc, nowe możliwości, ale sprawdźmy sobie jak to wyglądało, jeżeli chodzi o te główne kryptowaluty, jeżeli popatrzymy sobie na wykres 30-dniowy. Bitcoin zaliczył, jeżeli chodzi o ostatnie 30 dni, słuchajcie, ponad 26% wzrostu i to jest absolutnie król, to jest ten projekt, który urósł najwięcej, natomiast Ethereum też całkiem nieźle, 11% w górę, oczywiście kilka innych, BNB, a więc tutaj coin należący do Binance'a, XRP, także kilka projektów urosło. Natomiast to, co trzeba powiedzieć sobie wyraźnie, to, że ten miesiąc, ten październik, ten krwawy październik, był to przede wszystkim krwawy okres dla altcoinów i dla projektów DeFi. Bitcoin, można powiedzieć, że wyssał życie z tych projektów, wyssał energię i widać, że zainteresowanie inwestorów poszło właśnie w kierunku Bitcoina. No i Bitcoin jest absolutnie tutaj pozycją, która urosła najbardziej. Jeżeli oglądacie mnie do jakiegoś czasu, to wiecie, że dla mnie Bitcoin jest absolutnie pozycją długoterminową. Ja Bitcoinem nie handluję na bieżąco, nie gram pod wydarzenia, staram się zarabiać na innych projektach i dorzucać do mojej puli Bitcoina, natomiast pamiętajcie, że wszystko, co mówię w tym filmie, nie jest to porada inwestycyjna, a jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Bardzo mocno wszyscy zastanawiamy się, jak pójdzie tutaj cena Bitcoina, czy spadnie, czy urośnie. Natomiast rzućmy okiem na wydarzenia, komparik. Bitcoin jest bezpieczną przystanią, oderwał się od złota, akcji oraz surowców. Słuchajcie, o korelacji Bitcoina z rynkami tradycyjnymi mówimy sobie bardzo często. Dzisiaj widać, że Bitcoin delikatnie odrywa się od tych rynków. Czy jest już dzisiaj bezpieczną przystanią? Czy rzeczywiście oderwał się w 100%? Ja mam zdanie, że jeszcze absolutnie nie. Natomiast widać dzisiaj, że Bitcoin na pewne rzeczy reaguje inaczej. Widać, że przede wszystkim Bitcoin jest tym aktywem, które dało zarobić więcej niż rynek, powiedzmy, akcji, niż powiedzmy rynek złota. A więc Bitcoin tutaj jest tym aktywem, które poszło bardzo, bardzo mocno gdzieś tam do przodu i ten zwrot procentowy był bardzo dobry. Natomiast jeżeli popatrzymy na to, co dzieje się na świecie, a więc mamy tutaj drugi lockdown, tak to można nazwać, a właściwie tak trzeba to nazwać, lockdown, który moim zdaniem jest nieuzasadniony, natomiast tak jak mówię, jest to tylko moje zdanie, wiele firm tego nie przetrwa, branża gastronomiczna, hotelarska, to na pewno są branże, które mocno dostaną gdzieś tam po dupie, branża rozrywkowa, również kilka innych branży. Także tutaj musimy patrzeć na to, co dzieje się na świecie i moim zdaniem absolutnie, jeżeli popatrzymy tutaj na ten drugi lockdown, to tutaj będziemy mogli ocenić to w szerokiej perspektywie i zobaczymy, czy rzeczywiście, jeżeli pojawią się potężne spadki właśnie przez tą pandemię na innych rynkach, czy tutaj Bitcoin, czy kryptowaluty się obronią i wtedy będziemy mogli gdzieś tam o tej korelacji sobie porozmawiać sobie szerzej.
Natomiast jeżeli popatrzymy sobie na to, co na główne artykuły na temat Bitcoina, no to słuchajcie, mamy pozytywną również informację. Cena Bitcoina wzrośnie w ciągu dekady 20-krotnie, uważa Dan Petro. Słuchajcie, tutaj autor tego artykułu analizuje właśnie słowa współwłaściciela 10T Holding, który uważa, że Bitcoin bardzo mocno wzrośnie. Ostatnio mówiliśmy bardzo dużo o tym, że różne spółki z rynków tradycyjnych zaczynają inwestować w Bitcoina. Dzisiaj traktują Bitcoina jako alternatywę dla standardowego lokowania kapitału. Wychodzą z fiatów po części i część swojego kapitału wrzucają właśnie w Bitcoina. Przykładem właśnie takim również w tym artykule podanym jest MicroStrategy, które zainwestowało 425 milionów dolarów w Bitcoina. No i tutaj autor uważa, że przy tych potężnych wzrostach również ten kapitał tej spółki bardzo, bardzo mocno wzrośnie. Ja uważam dzisiaj, że to, co na pewno trzeba powiedzieć, to że dzisiaj Bitcoin i kryptowaluty, głównie Bitcoin, Ethereum, kilka mocnych altcoinów, jest to absolutnie alternatywa dla inwestowania. Jest to doskonała forma na to, żeby dywersyfikować swój portfel i żeby część swoich aktywów przenieść właśnie w waluty cyfrowe, dlatego że moim zdaniem, tak jak wiecie, cała technologia blockchain i sam Bitcoin powinny się naprawdę fajnie tutaj rozwijać. Także tutaj właśnie Dan Pietro uważa, że cena Bitcoina wzrośnie 20-krotnie. Ja jestem long inwestorem, a więc jestem osobą, która inwestuje w Bitcoina absolutnie długoterminowo i dla mnie tutaj ten systematyczny wzrost, on nie musi być szybki, ten systematyczny wzrost jest jak najbardziej wskazany. Wierzę w Bitcoina długoterminowo, wiem, że kryptowaluty są cykliczne, o tym staram się Wam mówić bardzo często. Bitcoin jest cykliczny, Bitcoin jest powtarzalny, wykresy Bitcoina do tej pory zapinały się właśnie cyklicznie, także tutaj ja jestem pewien, że lecimy w kierunku absolutnie nowego ATH i myślę, że Bitcoin wraz z upływem czasu będzie rósł. Mamy również artykuł pokazujący drugą stronę, a więc pokazujący, co może wydarzyć się z Bitcoinem, ale w najbliższym czasie, a więc na tym shorcie. Bitcoin spadnie teraz o 30% i wtedy na rynek wejdą grube ryby. Słuchajcie, taki scenariusz moim zdaniem jest jak najbardziej możliwy. Pamiętajcie, że na tym rynku jest tak, że grube ryby zjadają płotki. Było to widać ostatnio po rynku DeFi, dlatego musicie przyjąć własną strategię, nauczyć się realizować zyski, bo myślę, że wiele osób ostatnio na tej bańce właśnie, która wydarzyła się na rynku DeFi, gdzie mieliśmy wzrosty powiedzmy od 100 do 1000%, osoby, które nie zrealizowały zysku, myślę, że nie są z tego zadowolone, dlatego naucz się realizować zyski na własnych poziomach. Dla jednych to jest 30%, dla innych 500%, dla innych 50%. To nie jest ważne. Ważne, żebyś nauczył się realizować te zyski poziomami. No i tutaj taka informacja mnie wcale nie dziwi. Pamiętajcie, grube ryby wchodzą wtedy, kiedy leje się krew, kiedy jest nisko, wtedy skupują, wtedy jak to się mówi, wyleszczają, zjadają te małe ryby, a mali spanikują. Inwestorzy przy takich właśnie spadkach zaczynają sprzedawać, bo zaczynają się bać, że spadnie jeszcze niżej. Zazwyczaj tak to jest, także dlatego bardzo dobrą taktyką na kupowania Bitcoina moim zdaniem są systematyczne zakupy. To jest odpowiedź również na pytanie, które od Was niedawno dostałem. Jeżeli chodzi akurat o Bitcoina, no to warto sobie go systematycznie uzupełniać, dokupować sobie go wtedy, kiedy macie po prostu wolne środki. Tak jak mówię, moim zdaniem scenariusz jak najbardziej realny. Może być taka sytuacja, że Bitcoin gdzieś tam ostro zanurkuje, nie wiem, 10-15, może nawet tutaj, tak jak piszą, do 30%, a potem rozpocznie się kolejny rajd po pomowę ATH, także tutaj trzeba być na to przygotowanym. No i pamiętajmy, że taki spadek na Bitcoinie 30%, jeżeli się wydarzy, to moim zdaniem będzie to kolejne cięcie altów, a więc również tutaj wiele altów może się wykrwawić. Natomiast tak jak mówię, projekty mocne fundamentalnie, projekty, które są dobre, które są mocne, które mają konkretne rozwiązania, moim zdaniem na tym rynku w perspektywie long term jak najbardziej się tutaj obronią. Lecimy sobie dalej, słuchajcie, jesteśmy cały czas na BIM Crypto. Rosną opłaty transakcyjne sieci Bitcoin przez brak deszczu w Chinach, a więc tutaj taka informacja, no powiedzmy trochę śmieszna, trochę nieśmieszna, natomiast fakty są takie, że w ostatnich dniach sieć Bitcoin spowolniła o 23%, gdzieś tam średnia transakcja, średnie prowizje sięgnęły 13 dolarów, a więc nie jest to tanio, jest wolno, jest drogo, tak to można powiedzieć, a więc mieliśmy w ostatnim czasie dużo informacji na temat tego, że te opłaty transakcyjne również rosną, że te transakcje są wolne, po prostu
sieć Bitcoina gdzieś tam była zapchana. Tak jak wiemy, Bitcoin nie jest doskonały, Bitcoin ma wiele rzeczy oczywiście, które nie są gdzieś tam idealne. Większość projektów dobrych, większość dobrych altcoinów ma szybsze powiedzmy transakcje, szybsze zatwierdzanie, ma tańsze, natomiast Bitcoin dzisiaj to jest król absolutnie i wszyscy tutaj się przyglądamy. Nie będę tutaj się na tym dłużej rozwodził, zapraszam na BIN Crypto, lecimy sobie dalej, bo jest trochę informacji dotyczących naszych projektów. Dzisiaj skupię się głównie na naszych rzeczach, natomiast taka informacja jeszcze również dodatkowa, Facebook blokuje hashtag Bitcoin. Słuchajcie, niedobra informacja, oczywiście na Facebooku, który gdzieś tam ma ten sztywny regulamin, myślę, że wiele osób jest, które dostały gdzieś tam bana na swoim koncie za szerzenie jakiejś tam treści. Czasami jest tak, że coś napiszemy nawet gdzieś tam, które w naszej opinii nie narusza gdzieś tam tych standardów społeczności, ale jest to blokowane. No i tutaj mamy taką informację, że tutaj za hashtag Bitcoin również te treści są blokowane. Tak jak tu mamy Facebook ocenzurował hashtag Bitcoin. Co ciekawe, hashtagi dotyczące narkotyków, broni, wszystkich innych altcoinów cały czas działają. A więc taka sytuacja, a nie inna. Mieliśmy już wielokrotnie gdzieś tam próby blokowania, czy to na YouTubie, czy to właśnie na Facebooku, na Twitterze przez pewien okres również pewne rzeczy były blokowane. Natomiast tak jak mówię, moim zdaniem tutaj i tak wszystko idzie w dobrym kierunku, także tutaj tylko taka informacja, że takie coś po prostu miało miejsce. Lecimy sobie dalej. Amerykanie będą zobowiązani do ujawniania informacji o kryptowalutach otrzymanych w ramach airdropów. Myślę, że jest to dla nas bardzo ważna informacja, dlatego że my również wiele airdropów odbieramy, natomiast sytuacja w Polsce na razie jest trochę inna niż w Stanach Zjednoczonych. Przepraszam, jestem jeszcze trochę chory, także musicie mi wybaczyć. Przy raportowaniu za bieżący rok podatnicy w USA muszą zgłaszać, czy otrzymali jakiekolwiek środki bądź odsetki finansowe w wirtualnych właśnie walutach, a więc trzeba tutaj będzie w Stanach Zjednoczonych zgłaszać wszystkie airdropy, wszystkie rzeczy, wszystkie kryptowaluty, które pozyskaliśmy za darmo, na przykład właśnie z airdropów. W Polsce jest trochę inaczej. Wiele osób pytało o podatki w Polsce. Ja nie jestem doradcą podatkowym, więc się w tym nie wypowiadam, natomiast pamiętajcie, jest wiele osób wartościowych, między innymi Sławomir Mędzcem, który bardzo dobrze mówi o podatkach od kryptowalut, także sprawdźcie sobie to, podatki trzeba płacić. Na razie u nas w Polsce jest tak, że podatki płacimy przy wychodzeniu do fiatów, a więc tak to wygląda. Natomiast Stany Zjednoczone idą już tutaj w kierunku takim, że trzeba ujawniać informacje, jak tylko gdzieś tam dostaniemy jakiś airdrop, zarobimy gdzieś jakieś kryptowaluty, trzeba to po prostu ujawniać. Lecimy sobie dalej, Sandbox tworzy wioskę Smurfów. Słuchajcie, Sandbox dla mnie bardzo wartościowy projekt, o którym mówię bardzo dużo, projekt, o którym mówię bardzo często. Mamy tutaj informację o kolejnym partnerstwie, a więc z firmą, która zajmuje się właśnie smurfami, która ma licencję na smurfy. Będzie tutaj wyspa smurfów. No i słuchajcie, rusza kolejny presale działek na Sandboxie, co mnie bardzo mocno cieszy, ale o tym porozmawiamy sobie trochę później. Dużo wam jeszcze dzisiaj o tym powiem, natomiast tutaj tylko taka informacja, że smurfy oficjalnie dołączają do mapy, stają się oficjalnym partnerem i myślę, że jest to absolutnie partnerstwo, które będzie tą grę bardzo, bardzo mocno rozwijać i taka wioska smurfów i wszystkie działki, które będą obok, będą bardzo, bardzo wartościowe, jeżeli chodzi o ten projekt. Słuchajcie, jeżeli chodzi o listopad, on rozpoczyna się pod znakiem airdropów. Bardzo lubię, kiedy mamy możliwość pozyskiwania darmowych kryptowalut. Wiele osób dzisiaj buduje swój portfel właśnie o darmowe kryptowaluty i mamy tutaj Coinbase'a. Wróciły lekcje, a więc możecie odbierać sobie darmowe kryptowaluty. Jest bardzo wiele tych lekcji do zrobienia. Za każde lekcje można dostać $10 w danym projekcie. Mamy tam Stellara, mamy Compound, mamy kilka innych projektów, plus można z każdego linku właśnie tutaj polecić to czterem osobom i za każde polecenie również dostaniemy $10, a więc z takiego jednego, słuchajcie, projektu można dostać $50 w danej kryptowalucie. Natomiast tutaj nie wszyscy mają możliwość odbierania tego, niektórzy są na liście oczekujących, natomiast na naszej grupie i również pod tym filmem macie linki do Coinbase'a, także możecie tutaj sobie tutaj śmiało wchodzić, odrabiać te lekcje. Warto pozyskiwać darmowe kryptowaluty, warto korzystać z tego. Coinbase, bardzo mocny projekt, także tutaj 100% wypłacalny, także od razu po zrobieniu takiego quizu, po popełnieniu takiego quizu dostajecie kryptowaluty na swój portfel na Coinbase'ie, także bardzo mnie to cieszy. Ja lubię, gdy mamy airdropy, gdy mamy tutaj możliwości darmowego właśnie tutaj odbierania tokenów. Lecimy sobie dalej.
żeby nie przedłużyć, i tak dzisiaj jest długo, dlatego że mówię trochę wolniej, tak jak mówię, gdzieś tam jeszcze ta choroba mnie trzyma, ale staram się zrobić Wam tutaj te informacje. Słuchajcie, krypto.com, bardzo dużo się dzieje, bardzo dużo zmian, bardzo dużo informacji. Mamy taką informację, że krypto.com zostało nominowane do Finance, takie Finance Magnetis. To jest nagroda właśnie za najlepszy crypto wallet i najlepsze rozwiązania oparte o kryptowaluty, najlepsze płatności, a więc Crypto.com nominowane jako jedna z firm. Widać, że te działania, które robi Crypto.com, te rozwiązania, które Crypto.com daje swoim użytkownikom, są coraz lepsze, jest ich coraz więcej. Sama giełda i sama aplikacja bardzo mocno się rozwijają, także mnie to również bardzo, bardzo mocno cieszy. Jeżeli chodzi o Crypto.com, mamy możliwość już od dzisiaj rejestrowania swojego Pay ID. Pamiętacie, mówiłem o tym wcześniej to było zastrzeżone dla osób, które miały na stake odpowiednią ilość KRO. Dzisiaj możecie zrobić to sobie sami, a więc zarejestrować sobie taki swój własny adres i potem wysyłać na niego kryptowaluty. Może to być adres z Waszym nazwiskiem, z Waszym imieniem, z Waszym nickiem, także to wszystko zrobicie sobie w aplikacji, w opcji koło zębate, tam możecie sobie to sprawdzić. Jest to opcja już dostępna dla każdego, warto sobie taki adres zarejestrować, również listę stron oczywiście, na której dostępne jest Pay ID macie podaną na blogu krypto.com. Lecimy sobie dalej, zostajemy przy Crypto.com, bo tutaj, tak jak mówię, dzieje się bardzo dużo i tutaj bardzo dużo informacji. Właśnie zakończył się, słuchajcie, supercharger na Uni, a więc na Uniswap. Jesteśmy teraz na fazie odbierania naszych właśnie tutaj naszej alokacji, naszych tokenów Uni, za to, że tutaj wrzuciliśmy nasze tokeny KRO. No i słuchajcie, ja jestem bardzo, bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o ten supercharger. Tam przeliczaliśmy sobie to na grupach. Oczywiście gdzieś tam wyszło ponad chyba 3-4% właśnie w skali miesiąca, także całkiem nieźle, jeżeli policzymy sobie w skali roku, około tutaj mamy tu około 30-40%, a więc całkiem nieźle. Także tutaj mieliśmy możliwość wejścia od 100 KRO. Moim zdaniem warto robić superchargera. Tutaj ten supercharger na Uni pokazał, że warto było to zrobić. Do końca tego miesiąca będą nasze Uni wszystkie wypłacone na nasz portfel, nasz portfel na giełdzie, a więc można tutaj sobie podziałać. No i mamy tutaj kolejną informację, słuchajcie, że rusza kolejny supercharger na DOT, a więc na Polkadot, projekcie, w którym ja również jestem, projekt, który wspieram, który jest mocną pozycją w moim portfelu. Nowością jest to, że supercharger wchodzi na aplikację, a więc alokacje możecie robić zarówno na giełdzie Crypto.com, jak i na aplikacji Crypto.com, co mnie bardzo cieszy, bo wiele osób woli korzystać z aplikacji z różnych powodów, niektórzy wolą giełdę, a więc sama opcja supercharger będzie tutaj dostępna. Natomiast dzisiaj trzeba sobie porównać to, co mamy na superchargerze z innymi opcjami, a więc przypominam, że mamy możliwość stake, mamy możliwość earn, mamy możliwość supercharger, mamy możliwość właśnie syndicate, który również odbędzie się właśnie na docie, na Polkadot, i tutaj musicie znaleźć najlepsze dla siebie rozwiązanie, musicie porównać sobie procenty. Ja jestem z superchargera bardzo zadowolony, mam tam sporą alokację, jeżeli chodzi o porównanie to ze stake'iem. Jeżeli patrzymy sobie na te nowe zasady, gdzie mamy obecnie 10% właśnie na pół roku, no to tutaj supercharger moim zdaniem wypadł lepiej. Natomiast ja mam środki i tutaj, musicie sobie tutaj wybrać. Natomiast oczywiście w kolejnym superchargerze na DOT już jestem. Jeżeli mieliście zatwierdzoną alokację na superchargerze właśnie na Uniswap, to nic nie musicie robić. Ta pula przechodzi z automatu na kolejny supercharger, a więc jest to taka maszyna, która działa z automatu. Wystarczy tylko zatwierdzić i przechodzi na kolejny supercharger. Tak jak widzicie, dużo dzieje się. Jeżeli chodzi o Crypto.com, ja jestem pewien, że nie są wszystkie karty odkryte. Czekam na kilka ważnych rzeczy. Myślę, że Crypto.com zaskoczy nas bardzo pozytywnie. Ostatnio mieliśmy zjazd ceny, mieliśmy bardzo, bardzo dużo zmian. Natomiast ja cały czas jestem bardzo mocno przy projekcie i uważam, że Crypto.com jeszcze nas bardzo, bardzo mocno i bardzo pozytywnie zaskoczy. Natomiast zobaczymy, co będzie się działo. Słuchajcie, zbliża się AMA z właścicielem CEO Ledgera, a więc będzie tutaj możliwość do wygrania Ledgerów, także warto wziąć udział, można wysyłać swoje pytania i potem, jeżeli Wasze pytania zostaną wybrane podczas właśnie AMA, no to macie tutaj możliwość wygrania tych Ledgerów. Będzie ich 20, a więc warto tutaj wziąć udział, wszystko macie rozpisane sobie na blogu Crypto.com. Warto brać udział w tych konkursach, wiele osób często wygrywa, ja również kilkakrotnie wygrałem w konkursach Crypto.com, także polecam tutaj serdecznie. Szybko po sandboxa, tak jak mówiłem, idzie kolejny pre-sale
pre-sale działek, słuchajcie, idzie kolejny pre-sale działek, wszystko macie rozpisane dokładnie na Medium, a więc możecie sobie tutaj poczytać. Ja do tego pre-sale'a się już przygotowuję. Pierwsze swoje działki w sandboxie zakupiłem około 8 miesięcy temu, natomiast teraz również będę uczestniczył, także czekamy tutaj, słuchajcie, będzie to z tego, co pamiętam, chyba 12. Musicie sobie tutaj znaleźć. Tak, 12 będzie tutaj ten presale. Natomiast moja taktyka się zmieni, dlatego że mamy jedną nową rzecz. Ja do tej pory miałem taką taktykę, że jeżeli było jakieś partnerstwo, czy była duża działka sandboxa, to kupowałem działki właśnie obok tego partnerstwa, obok tych dużych partnerów, dlatego uważałem, że to będą działki najbardziej wartościowe. Teraz zostały trochę zmienione zasady, a więc te działki będą sprzedawane jako działki premium. Już w innej cenie będą to działki droższe, dlatego że tak jak wiecie, te działki są to tokeny NFT, każdy token jest indywidualny i tak jak się domyślacie, jeżeli wasza działka graniczy na przykład tutaj z taką wioską Smurfów, czy na przykład z działką Binance'a, czy z działką Atari, to ten token NFT powinien być więcej warty niż działka, która leży gdzieś tam dalej. Ja do tej pory tak kupowałem, natomiast tutaj pomyśleli, zmienili zasady trochę, będziemy mieli dwa rodzaje działek, będą też właśnie te działki premium, wszystko jest dokładnie rozpisane, jest również tabelka, są tutaj podane ceny oczywiście w sandach, także tutaj ja pomyślę, być może działkę premium taką sobie zakupię, natomiast wcześniej miałem właśnie taką taktykę, że kupowałem te działki właśnie zgromadzone wokół tych dużych partnerów, między innymi obok Atari, także gratuluję wszystkim, którzy kupili wcześniej tą właśnie strategię, którzy zrobili tak jak ja, bo myślę, że było to bardzo dobre rozwiązanie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o sam token Sand, 0,03 dolara, także jeżeli chcecie uczestniczyć w tym presale'u, zakupcie sobie tego Sanda, wrzućcie go sobie na MetaMaska, wrzućcie sobie ETH na prowizję, bo właśnie za pomocą między innymi portfela MetaMask będzie można kupować te landy, natomiast Sand przed tym samym sprzedażą może pójść w górę, dlatego jeżeli ktoś chce z tego skorzystać, to warto sobie zrobić to już teraz. Socios. Jesteśmy przeczyli w Socios, bardzo mocno się rozwija. Słuchajcie, mamy już kilka nowych partnerów, o których mówiliśmy. Czekamy na Fan Token Offering, zobaczymy, jak będą informacje, dostaniecie. Zapraszam wszystkich serdecznie na naszą grupę Chilis Socios i Poland, Chilis Socios Poland. Tam macie wszystkie informacje o nadchodzących FTO, także warto tutaj śledzić. Słuchajcie, mamy nowy produkt od Netboxa. Projekt rozwija się dość wolno, ale idzie jednak do przodu, a więc mamy nowy produkt, który nazywa się Quotes, jest to Tollbar, jest to taka nakładka, która pozwala Wam śledzić kryptowaluty od razu za pomocą przeglądarki. Bardzo fajne narzędzie, które można sobie zainstalować pod właśnie przeglądarkę. Oczywiście wszystkie informacje macie na Uptrendzie, możecie sobie tutaj sprawdzić. Miało to oczywiście wpływ na cenę, a więc tak jak widzimy ponad 28% w ciągu 24 godzin. Ja oczywiście standardowo zagram tutaj pod wydarzenie, jeżeli chodzi o właśnie tego typu projekty. Ja bardzo lubię grać pod wydarzenia, a więc część swoich nagród z Masternodów sprzedaję, już część sprzedałem i zaraz tutaj jak trochę złapię korektę, będę sobie odkupował. Słuchajcie, tyle na dzisiaj. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję. Przepraszam oczywiście za wszystkie niedociągnięcia, za te kaszlanie, smarkanie, prychanie. Jestem trochę chory i widzimy się w pobudce z kryptoekipą już jutro. Hej!